Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jedyną Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest urodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg Słowa, światło świadczości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, Jezu, 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 Jez
zwłaszcza w tym dniu uroczyściej głosili Twoją chwałę. Kiedy Chrystus został ofiarowany jako nasza Paszcza, On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łaska paskalny radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy święty śpiewają w kierunku Twojej chwale. Nie ustanę spraw, abyśmy pośredni całym krwią Twojego Syna
i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi przede wszystkim i z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Marią, ze świętymi apostołami i męczennikami, z naszymi świętymi patronami, od chrztu, wierzmowania i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Stefana, Tadeusza, Adama i Pawła, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i całą Twoją. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą, w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz,
zostali wezwani na Jego uczcie. Panie, nie jestem podobny, aż przyszedł na mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza wszystkich, którzy dekorowali Kościół na czele z Panią
Zygmuntowi Kaszewskiemu w sposób szczególny, ponieważ nie domaga, że nawet jego choroba złamała. Wyobraźmy sobie, że już takich twardzieli łapie, to co mają mówić mięczaki, prawda? Ale życzymy Tobie, Panie Zygmuncie, łask Bożych i zdrowia, kochani. Prawdopodobnie kogoś pominąłem, ale no, podziękuję jeszcze wszystkim za piękną procesję dzisiaj, wszystkim, którzy ponieśli i sztandary, i wszelkie inne paramenty liturgiczne, tym wszystkim, którzy zorganizowali dzisiejszą procesję. Widzę, że tam przy konfesjonale wikariusza stoi Pani Maria. Nie wiem, co chyba nie do spowiedzi. Pomyślałem się, no właśnie. To ona tutaj, że tam chyba wydawała te wszelkie paramenty procesyjne, mógł zachować Pani Beli za piękny śpiew podczas procesji, kochani. No i raz jeszcze Wam wszystkim, że tak licznie jesteście, że tak pięknie mogliśmy razem celebrować uroczystość cud naszej wiary i nasze serce. Po to jesteśmy, by przede wszystkim nasze serca były pełne Chrystusa Zmartwychwstałego. Kochani, jutro, bo dzisiaj już nie trzeba nasze święto, chyba że też mam wielkie pragnienie, to na 10 bądź 12, może ktoś będzie pytał, żeby przekazać. Natomiast jutro już porządek niedzielny, czyli 7.30, 10, 12 i 18 gorąco zapraszam, by świętować nadal zmartwychwstanie, no i radować się właśnie tym faktem, że Jezus Chrystus ma. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, niech Was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w Ojczyźnie Niebieskie. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja.